Jak Państwu powiedziałem, od tego, że R mu nu równa się 0 w próżni do właściwej postaci oddziaływań pola grawitacyjnego z materią, to Einsteinowi zajęło 3 lata. 3 lata straszliwego tutaj rozdarcia, ponieważ nie potrafił tego w sposób poprawny zrobić. No my już jesteśmy mądrzejsi, bośmy się od niego nauczyli. No i w związku z tym zobaczmy, jak to by było. Jak to by było, gdyby były jeszcze jakieś pola materii, prawda? No więc innymi słowy, to co myśmy zrobili, to polegało na tym, żeśmy założyli, że Lagrangian zależy od pola grawitacyjnego, no poprzez krzywiznę, ale krzywizna składa się z 3 kawałków, prawda, które nazwaliśmy pi, f i u. No i to, cośmy zrobili na poprzedniej godzinie, to było założenie, że od tych nie zależy. No więc nadal to podtrzymujemy, ale dołożymy jeszcze tu jakieś pole materii. No symbolicznie nazwijmy to fi, na razie to, prawda, nie specyfikujemy, jakie to pole materii jest, czyli jakie ono tutaj ma swoje, prawda, składowe. No tylko tak symbolicznie piszemy, możemy myśleć sobie, że to jest pole skalarne, no i zależy od pierwszych pochodnych fi. No i wtedy wiemy, proszę Państwa, że cała rzecz rozpada się na to, że tutaj będzie z grubsza rzecz biorąc pochodne kowariantne. Ojej, przepraszam, ja bardzo Państwa przepraszam, to jest K. To jest K, no to jest tak jak było F, tak jest F. Przepraszam Państwa, to jest tensor lambda mu nu kappa, po prostu tensor krzywizny, który się rozpada na 3 kawałki nieredukowalne. No i założyliśmy na początku, że tylko ten jeden kawałek, mianowicie ta symetryczna część Ricciego wchodzi do tego Lagrangianu. No i wtedy wiemy, że ten Lagrangian, który no, zapisuje się równania Eulera Lagrange'a zawsze w ten sposób, P lambda mu nu kappa, no właśnie, delta gamma lambda mu nu, no i plus odpowiedni pęd pola, prawda, który nazywaliśmy P kappa delta phi. Teraz ten pęd, czyli ten pęd to jest równy pochodnym Lagrangianu po pochodnych gamma, czyli po tym, o, prawda, jedno z tych równań to jest, że to jest równe dl po dk lambda mu nu kappa. No i teraz ten pęd tak samo się rozpada na 3 kawałki i 2 z tych kawałków są równe 0, no bo skoro Lagrangian od tego nie zależy, no to pochodna po tej części jest równa 0 i tak dalej. I w końcu to jest równe temu, cośmy oznaczali pi lambda mu nu kappa i to jest całkowicie zadane przez pochodną Lagrangianu po prostu po tym K. No dobrze.
No i wiemy, że po przekształceniu to nam daje coś takiego, że to jest pochodna tego pędu kanonicznej niesprzężonego do K, notabene o ten, to jest równe pi lambda, przepraszam bardzo, to jest, to pokazaliśmy na poprzednim wykładzie, że w takim przypadku, gdy Lagrangian nie zależy od tych dwóch kawałków, to zależy tylko od samego tego i to jest równe delta kappa lambda pi mu nu minus delta mu lambda pi nu kappa i tu jest część symetryczna, gdzie to pi mu nu to jest nic innego jak pochodna Lagrangianu właśnie po tej symetrycznej części Ricciego i to interpretujemy jako metryka. Więc tutaj będzie tak, to delta gamma, bo sama gamma po tej zamianie zmiennych nie wchodzi, plus no właśnie pi mu nu delta k mu nu, no i plus jeszcze, to nie będę tego zmieniał, pochodna kappa p kappa delta fi, no i co oznacza, że pęd kanonicznie sprzężony do pola materii to jest pochodna Lagrangianu po pochodnych pola materii, a dywergencja to jest pochodna Lagrangianu po samym fi. I teraz, proszę Państwa, i tak, i to jest równe 0. I to jest równe 0. Czyli mamy następującą sytuację. Ja to napiszę w ten sposób. Ja to napiszę jeszcze raz. Tak wiele razy powtarzam to wszystko, ale bo chodzi mi o to, żeby to jakoś było jasno postawione, o co tutaj chodzi. Czyli mamy taką zasadę, że dl, które zależy od tego k mu nu oraz pola materii i jego pierwszych pochodnych, jest równe właśnie metryka delta k mu nu, no plus d kappa p kappa delta fi. Pominąłem już ten pierwszy człon, bo on jest równy 0, ale oczywiście ten człon oznacza, że gamma jest metryczna. Gamma metryczna. No jeśli gamma jest metryczna, no to po prostu k jest równe r. To jest po prostu tensor Ricciego. To jest tensor Ricciego. Proszę Państwa, to tutaj trzeba, żeby przejść do tradycyjnego opisu ogólnej teorii względności, trzeba dokonać tutaj, proszę Państwa, transformacji Legendre'a. Co to jest transformacja Legendre'a? To jest zapisanie tego członu jako delta pi mu nu r mu nu
No, minus oczywiście R mu nu delta pi mu nu. I teraz tę wielkość przenosimy na drugą stronę, prawda? I piszemy w sumie delta, a tutaj będzie L, minus, no właśnie ten ślad R mu nu. Napiszemy minus pi mu nu R mu nu. A tutaj co zostanie? Zostanie nam minus R mu nu delta pi mu nu plus d kappa p kappa delta phi. No to jeszcze przypomnijmy sobie, co to jest, proszę Państwa. To pi mu nu to jest 1 przez 16 pi pierwiastek z wyznacznika g. No to tak napiszmy, tak się często pisze. A tu jest g mu nu r mu nu. A to jest nic innego jak ślad tensora Ricciego, który się zazwyczaj w literaturze oznacza czystą literką R, czyli to jest 1 przez 16 pi pierwiastek z wyznacznika z metryki. No, ten pierwiastek z wyznacznika jest niezbędny, bo to wszystko są gęstości, a nie tensory i skalary. No, razy krzywizna. O. Czyli coś takiego, czyli ja tu napiszę Lagrangian, ten nasz pierwotny Lagrangian, minus 1 przez 16 pi pierwiastek z wyznacznika g razy krzywizna skalarna, jest też taką funkcją tworzącą. No zobaczmy, my tego członu nie ruszamy, to znaczy, że gamma nigdzie tutaj nie wchodzi, co znaczy, że to jest równe 0, co znaczy, mówiąc prostym żołnierskim językiem, że tutaj od samego początku wykorzystujemy to jedno równanie i pamiętamy, że koneksja jest metryczna. Koneksja jest metryczna i teraz tak. To równanie mówiło nam, to było takie równanie lagrange'owskie, prawda? Pochodna po pochodnych materii to jest pęd, a pochodna po pochodnych konfiguracji grawitacyjnej, to znaczy pochodnych gamma, to jest pęd grawitacyjny, czyli metryka. A teraz zamieniliśmy rolami tutaj tę jak gdyby prędkość, mianowicie pochodne gammy i same pochodne, z pędem. Tak jak gdybyśmy przeszli do opisu hamiltonowskiego. Teraz to, oczywiście transformacja Legendra, pamiętacie Państwo, że w mechanice jest taki wzór, że minus Hamiltonian to się równa Lagrangian minus PQ kropka, prawda? To jest, na czym, skąd to się brało? Zaraz tę analogię rozwiniemy, ale transformacja Legendra nie tylko polega na tym, że od Lagrangianu odejmujemy pęd razy Q kropka, tylko jeszcze jest jedna rzecz. Lagrangian na ogół zależy od Q i Q kropka. Minus P Q kropka. To jeszcze nie jest transformacja Legendra. Transformacja Legendra polega jeszcze na tym, że z równań dynamiki
eliminujemy Q kropka i wyrażamy to przez P. I w końcu H, no bo jak to tak napiszemy, to H zależy od czego? Od Q, Q kropka i P. Ale to jest niedobrze. To jest niedobrze, bo Q kropka należy wyeliminować z jakiego równania? No z tego równania P równa się DL po DQ kropka. To równanie trzeba rozwiązać ze względu na Q kropka. Z tego wyliczyć Q kropka jako funkcję od P. No i być może od samego Q tak samo, i wstawić w to miejsce. I teraz Hamiltonian już zależy tylko od Q i P. I to jest transformacja Legendre'a. No i my dokładnie to samo zrobimy. Proszę Państwa. Ten Lagrangian, jak pamiętamy, zależy od pól materii i ich pochodnych, to tu my niczego nie zmieniamy, bo w tych zmiennych, w tych stopniach swobody materii nie dokonujemy transformacji Legendre'a, natomiast tutaj dokonujemy transformacji Legendre'a. No tutaj wstawiamy to R mu nu, ale uwaga, to R mu nu trzeba teraz wyrazić przez legalne zmienne, które zależą od, jakie to są teraz w tym modzie kontrolnym zmienne legalne. Fi, jak było, tak jest. Fi pochodne, jak było, tak są, ale jeszcze metryka. Jeszcze metryka. Czyli innymi słowy, kiedy dokonamy tej transformacji Legendre'a, wtedy, gdy od Lagrangianu odejmiemy ten człon z krzywizną, a następnie wyeliminujemy krzywiznę poprzez pozostałe zmienne, tak, żeby ten obiekt już zależał tylko od pól materii ich pochodnych oraz metryki, a nie krzywizny. A w tym modzie kontrolnym krzywiznę otrzymujemy jako pochodną Lagrangianu po metryce. Po metryce. Proszę Państwa, tę wielkość nazywamy Lagrangianem materii. Lagrangian materii. On zależy od pola materii i jego pierwszych pochodnych, no i od metryki. Mogę również napisać G, bo pi i G to jest ta sama informacja. Czyli widać, proszę Państwa, że ten nasz opis pola grawitacyjnego, który nazywałem afinicznym, w którym do Lagrangianu wchodzi tylko gamma, koneksja jej pochodne, wchodzi tylko poprzez symetryczną część tensora Ricciego, można zamienić na opis, który nazywam metrycznym, prawda, gdzie funkcją tworzącą jest coś, co nazywamy Lagrangianem materii. No i teraz, prawda, właśnie zobaczymy, jak ten Lagrangian materii funkcjonuje. Czyli przeszliśmy do innego opisu tej samej teorii. To jest tak jak w fizyce, w termodynamice zmiana modu kontrolnego, prawda? Pisałem Państwu takie wzorki,
że d u równa się minus p dv plus t ds. I teraz transformacja Legendre'a, dokładnie taka sama jak tam, polegała na tym, że ten człon napiszemy w postaci minus d p razy v plus v dp. Następnie ten człon przeniesiemy na tamtą stronę, dostaniemy d, a tutaj jest u plus p razy v równa się v dp plus t ds i mówimy teraz, to jest entalpia, o ile pamiętam, to się ją oznacza chyba literką H, entalpia. I to się dobrze nadaje do opisu dokładnie tych samych procesów, ale teraz opiszemy go inaczej. Tutaj parametrami kontroli była objętość i entropia, a parametrami odpowiedzi temperatura i ciśnienie. I ta odpowiedź była dana w ten sposób, że T to jest pochodna U po entropii, a minus P to jest pochodna U po V, prawda? Tak teraz zamieniamy wszystko. H musimy teraz, proszę Państwa, wyeliminować, bo normalnie tutaj V właśnie U było funkcją parametrów kontrolnych V i S, to my teraz musimy wyeliminować i z tych równań, z tych tutaj, jedno musimy rozwiązać V jako funkcję P. I w związku z tym to H już nie zależy od V, tylko zależy od P i S. No i generuje związki w ten sposób, prawda, że pochodna tej entalpii po S to jest temperatura, a pochodna entalpii po ciśnieniu to jest V. To jest zamiana, prawda? Czyli transformacja Legendre'a to jest niezwykle piękna matematyka, którą aż by się chciało tutaj, żeby rozwinąć skrzydła i Państwu to opisać w postaci bardzo pięknej geometrii, ale ja pozostanę na poziomie właśnie takim heurystycznym, że to jest opis tego samego, tylko z innego punktu widzenia, prawda? Zawsze każdy proces możemy opisywać jako zależność skutków od przyczyn. No i przyczyny to są te parametry kontroli, a jako skutki parametry odpowiedzi. Ale tak naprawdę to nie ma jakiejś jednego dobrego wyboru, prawda? Bo cała fizyka to jest oddziaływanie różnych wielkości ze sobą. Natomiast teorie lagrange'owskie, a póki co jakoś się przekonujemy, że podstawowe teorie fizyki są właśnie lagrange'owskie, polega na tym, że zawsze, że to jest teoria symplektyczna. Można podzielić zawsze te parametry, które wchodzą w grę, na kontrolę i odpowiedź. Tyle tylko, że nie ma żadnego jednoznacznego podziału. Opis hamiltonowski i lagrange'owski dynamiki są zupełnie równoważne, prawda? Więc tak samo jest tutaj. No dobrze, proszę Państwa, to po czymś takim to piszemy, że jeśli zamiast tego lagrangianu na samym początku ktoś nam da lagrangian materii, jako funkcję fi i fi kappa oraz metryki, może napiszę po prostu g metrykę, to cała dynamika zarówno pola materii, jak i pola grawitacyjnego jest już w tym zawarta. Uwaga, tylko jeszcze w pamięci mamy to jedno równanie, któreśmy tak troszkę po macoszemu potraktowali, że pochodna, prawda,
pochodna kowalianta gimnu jest równa 0, czyli innymi słowy to jest, prawda? To tutaj tkwi jako pewne 0, prawda? Pamiętamy, że to jest 0 delta gamma. No ale ponieważ delty gammy nie ma, no to jest mnożone właśnie przez 0. I to 0 to jest właśnie pochodna kowariantna metryki. No więc tutaj trzymamy to jedno równanie w pamięci, a całą resztę odtwarzamy z tego Lagrangianu materii. No i jak to wygląda? No przepisujemy, równa się minus R mu nu delta pi mu nu plus, no to. A co to jest? No to jest standardowe sformułowanie lagrangeowskie pola materii, prawda? D kappa P kappa delta phi. No, czyli innymi słowy, jak już byśmy znali metrykę, jak już byśmy znali, no tu metryka jest, kryje się pod literką G, tutaj pod literką pi, ale jest w tym pewien zamysł, jest w tym pewien zamysł. Pi zawiera dokładnie tą samą informację co G. To proszę Państwa, pochodna, bo to jest równe P kappa delta phi plus P kappa delta phi kappa. To jest, są pochodne phi, prawda? Czyli pochodna tego Lagrangia, to jest naprawdę Lagrangian materii. Jak pole metryczne jest ustalone, a zatem pole grawitacyjne, dlatego że teraz gamma jest jednoznacznie dane przez metrykę, prawda, jako koneksja metryczna, to jak to pole, tego pola nie ruszamy, to równania to są po prostu równania Eulera Lagrange'a tego pola materii. Pochodna Lagrangianu materii po pochodnych pola materii, to jest ten pęd, a równanie Eulera Lagrange'a to jest, że dywergencja tego pędu jest równa pochodnej Lagrangianu materii po samym phi, prawda? Tyle tylko, czyli to jest, są równania materii. Ale jeszcze dochodzi jedno, to równanie grawitacyjne, że a natomiast pochodna Lagrangianu po metryce, ale tej metryce pi, ach, może nie napiszę tutaj pi na razie, ale właśnie za chwilkę będę zmierzał ku G, to jest tensor krzywizny. O. I to jest, prawda? Czyli jak się na to tak patrzy, to mamy, to ten Lagrangian materii całkowicie determinuje pełną teorię, zarówno pola materii, jak i pola grawitacyjnego, no zgodnie z tym, cośmy tutaj napisali. Proszę Państwa, to teraz wykonajmy sobie teraz takie proste ćwiczonko, polegające na tym, żeby tutaj rzeczywiście G. Ja osobiście bardzo lubię formułować tę teorię w takiej postaci. Ona jest technicznie prostsza. No ale to jest w ogromnej większości literatury Państwo będziecie mieli kodowanie metryki nie przez ten obiekt pi, a poprzez ten obiekt G. W związku z tym przepiszmy to sobie. Proszę Państwa, czyli przepiszmy to mu nu dp mu nu. No to co to jest to pi? Przepiszmy w języku G. No to jest 1 przez 16 pi, no to oczywiście ono pod różniczkowanie wyjdzie, no to tutaj będzie 16 pi.
R mu nu. A tu jest delta czego? No pierwiastek z wyznacznika G razy G mu nu. No to proszę Państwa, po pierwsze to różniczkowanie najpierw obliczymy na to, to wtedy to się z tym zwęzi i otrzymamy równa się 1 przez 16 pi. Zwężenie całkowite tensora Ricciego z metryką, to jest, oznaczaliśmy skalar krzywizny, no razy delta pierwiastka z wyznacznika G. No i plus 1 przez 16 pi. Pierwiastek z wyznacznika G. Aha, piszę wyznacznik, to niech będzie pierwiastek det G. R mu nu delta G mu nu. No proszę Państwa, to my już umiemy. Co to jest? Co to jest? Tośmy wiedzieli, że to trzeba. Pochodna pierwiastka to jest 1 przez 2 pierwiastki. Prawda? Razy pochodna wyznacznika, a pochodna wyznacznika to jest macierz dopełnień algebraicznych, czyli to jest macierz odwrotna G mu nu razy sam wyznacznik, prawda? Czyli razy to G. Jak jest dodatni, to nie ma znaczenia, a jak G by było ujemne, a w naszym przypadku to jest ujemne, no to tutaj jest ten minus, czyli to jest tak. Dobrze. Czyli w końcu ten człon to nam daje, ile to nam daje? Może to 1 przez 16 pi, to my wyłączmy przed nawias, a tutaj jest, proszę Państwa, 1/2, to z tym daje pierwiastek, razy w końcu różniczka zmiennych niezależnych, jakimi są, właśnie elementy macierzowe macierzy G. Tak. No tutaj sobie napiszę to delta G mu nu. No i teraz jeszcze to trzeba obliczyć. Proszę Państwa, to trzeba. 1 przez 16 pi to już żeśmy wyliczyli, czyli wynieśliśmy przed nawias, plus tutaj jest pierwiastek z tego G, tak jak tam był. No to też można było wynieść przed nawias, no zaraz zrobimy. R mu nu. Proszę Państwa, a tutaj musimy zróżniczkować macierz odwrotną. Może ja teraz tutaj napiszę tak, alfa, beta, a tutaj jest alfa, beta. To jest oczywiście to samo. I teraz chcielibyśmy jakoś pochodne macierzy odwrotnej wyrazić przez pochodne samej macierzy. No i wtedy tutaj wstawimy, prawda? Czyli tutaj wstawimy tak, R alfa beta. No a tutaj trzeba wstawić różniczkę
elementu macierzy odwrotnej, no, wyrażoną przez różniczki samej macierzy. No proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jakby, no bo odwrotność, to myśmy się na analizie 1 uczyli, że różniczka takiej funkcji odwrotnej 1 na x to jest równe minus dx dzielone przez x kwadrat, prawda? Tak żeśmy się tego uczyli. Tak, ja to jeszcze może napiszę w innej postaci, to ja napiszę, że to jest tak, 1 przez x, tu jest dx, a tu 1 przez x. Okazuje się, proszę Państwa, że jeśli x to nie jest liczbą, ale macierzą, to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Skąd się bierze to? No bo trzeba zróżniczkować dx razy 1 przez x, prawda? To jest dx, to się równa dx razy 1 przez x plus x razy d 1 przez x, no ale to jest przecież 0, bo to jest odwrotne, prawda? No i stąd oczywiście obliczymy to d1 nad x właśnie w ten sposób. Trzeba jeszcze raz tu podzielić, to będzie x kwadrat, przenieść na drugą stronę i to jest to. I dokładnie tak samo liczymy różniczkę macierzy odwrotnej. Może sobie pofolguję i obliczę to, proszę Państwa, no bo to wstyd by było. Czyli weźmy sobie tak, g alfa, powiedzmy lambda. Co to jest? No to jest nic innego jak macierz jednostkowa, lambda mu, bo to są odwrotne macierze. W związku z tym delta tego to jest równa 0, prawda? A jednocześnie, no jak różniczkujemy iloczyn, no to albo zróżniczkujemy to, czyli będziemy delta g mu alfa razy g alfa lambda, albo pierwszego nie ruszamy, g mu alfa, a drugie różniczkujemy, g alfa lambda, przepraszam, ojejku, nie to, tylko tego różniczka, delta, proszę Państwa, może zróbmy tak, że, przepraszam bardzo, bo widzę, że tutaj mogę troszeczkę uprościć. Inne wskaźniki wezmę. Weźmy tutaj, niech będzie mu, a tutaj niech będzie mu, no i na przykład alfa. Dobrze. No to tutaj mamy alfa mu, a tutaj g alfa mu, delta g mu. No to teraz, czyli to plus to jest równe 0, to teraz, proszę Państwa, na obie strony podziałamy macierzą odwrotną. Ach, widzę, że niech to gęś kopnie. Proszę Państwa, to wszystko jest dobrze, tylko chciałem tutaj tak błyskotliwie wystartować z sytuacji, która by mi dała
Proszę Państwa, jeszcze mu zamienię sobie na betę. Przepraszam bardzo. Betę. To nie ma żadnego znaczenia. Ja bardzo się wstydzę, że się do tego rachunku nie przygotowałem, ale no, chciałbym, żeby ten rachuneczek wypadł ładnie. O, na dobrze, niech już teraz będzie. I teraz, proszę Państwa, co my mamy zrobić? Pomnożę, tutaj jest jeden wolny wskaźnik. Tak, pomnożymy to przez G, alfa, nie no, zamiast żeby dostać coś, dobrze, już nie będę nic zmieniał, G, alfa, a tutaj no już nie mam żadnego pomysłu, lambda. No to proszę Państwa, ach, bardzo mi przykro, że tak, dobrze, no w każdym razie mamy coś takiego, G, ponieważ to jest symetryczne, lambda, alfa, delta G alfa beta, G beta nu, to się równa a, ja wiem, nie, już rzeczywiście cel swój osiągnąłem. Proszę Państwa, tu niech będzie lambda. O. Nie, dobrze, już nie będę nic zmieniał. Przepraszam. Teraz jak to zwężę z tym, no to to jest macierz odwrotna do tej, to mi wyjdzie, przepraszam bardzo, tu jest plus, delta beta lambda, w związku z tym tutaj wyjdzie delta, to z tym daje delta beta lambda, no i teraz po tej becie się zwęzi, więc tutaj w sumie lambda nu. O. No i to jest równe 0. Równe 0. No czyli proszę Państwa, delta g lambda nu to się równa minus delta g alfa beta, a tutaj macierze odwrotne, g lambda alfa, a tutaj g beta nu, czyli to jest tak, to jest proszę Państwa x, dx, to jest minus 1 przez x i tu jest 1 przez x, a to jest d 1 przez x. To jest dokładnie to samo, ten sam rachunek. Prawda? No i widać, że ach, miało być tak pięknie, powinienem być, był rozpocząć, proszę Państwa, powinienem był rozpocząć od tego, że tu jest alfabeta. O, tak. No dobrze, trudno. Okropnie się wstydzę, że tego sobie nie przygotowałem. Tutaj powinno być alfabeta, a tutaj powinno być alfa mu, tutaj powinno być mu nu, a tutaj powinno być nu beta. O, coś takiego. To jest dokładnie to samo, tylko zamieniłem te wskaźniki. No dobrze, to jak ja ten wynik tam wpiszę, no to po pierwsze wyjdzie mi minus, bo prawda, więc tutaj się zamieni to na minus. No i teraz będzie g alfa mu, g beta nu. Tak. Czyli przepisaliśmy tę naszą teorię, bo ten wzór to po prostu zawiera wszystkie równania dynamiczne teorii w ten sposób.
że R mu nu delta pi mu nu to się równa, proszę Państwa, o to coś, to jest R z podniesionymi wskaźnikami, czyli to jest R, wskaźnik alfa został przy pomocy metryki podniesiony, nazywa się mu, a wskaźnik beta został podniesiony mu, prawda? Ja ten minus może wyniosę przed nawias, więc będzie tak, minus pierwiastek z metryki dzielone przez 16 pi, a to, co tutaj stoi w środku, to jest już minus tam zrobiłem, czyli to jest tensor Ricciego z podniesionymi wskaźnikami. Minus jedna druga. Och, proszę Państwa, bardzo inteligentnie to przepisałem, tylko zapomniałem o tym R jeszcze. Ojejku, jejku, więc tutaj stoi mi to R, prawda? Minus jedna druga R, no razy G mu nu. No to to jest nic innego, jak poznany przez nas wcześniej tensor Einsteina. No tyle tylko, że z podniesionymi wskaźnikami, prawda? No i delta G mu nu. Czyli jeśli parametryzujemy metrykę przy pomocy tej gęstości kontrawariantnej, to odpowiedzią Lagrangianu na tę metrykę jest tensor Ricciego. Natomiast jeśli nalegamy na to, żeby od samego początku metrykę parametryzować przy pomocy tej tablicy iloczynów skalarnych, elementów z bazy, czyli tej metryki kowariantnej i niegęstości, to wtedy odpowiedzią, no jak tu była gęstość, to tu był tensor, a jak tu jest tensor, to tu musi być gęstość. I tak, owszem, to jest gęstość. Czego? No tensora Einsteina, prawda? Tensora Einsteina. Jeszcze mamy minus, jeszcze mamy to 16 pi, no i to g. Dobrze. No to przepiszemy te równania. Przepiszemy, proszę Państwa, te równania Einsteina już w tej nowej formie. Mianowicie, że to się równa. Teraz tak. Tutaj był minus od początku. Ten minus brał się z czego? Z tej transformacji Legendre'a, prawda? Był ten minus, a tam też jest minus, no czyli będzie w sumie plus, czyli będzie tak, 1 przez 16 pi pierwiastek z wyznacznika G, tensor metryczny, przepraszam, tensor Einsteina G mu nu, delta G mu nu. No plus to, co było dawniej, to znaczy równania Eulera Lagrange'a dla pola materii. Innymi słowy, proszę Państwa, jak mamy ten Lagrangian materii, to jego różniczkowanie po polach materii, no to daje po prostu równania Eulera Lagrange'a pola materii φ na ustalonym polu metrycznym. Natomiast różniczkowanie tego
Lagrangianu po metryce jest równe tensorowi Einsteina. No i teraz na sam koniec powiem, że pochodne, prawda, że pochodna Lagrangianu materii po tym G po metryce to się nazywa coś takiego tensorem symetrycznym energii pędu. On ma wskaźniki u góry i proszę Państwa, to jest 1/2. Innymi słowy, ten tensor to jest, my o tym zaraz na następnym wykładzie będziemy rozmawiali. Innymi słowy, to równanie, które tutaj, prawda, że pochodna Lagrangianu materii po metryce to jest to G mu nu, wygląda w ten sposób, że to 1/2 T mu nu równa się 1, przepraszam bardzo, no razy pierwiastek z G, bo chodzi o to, że to jest tensor. Tak. Na razie to Państwu podaję do wierzenia, a może można to nazywać definicją symetrycznego tensora energii pędu, a to na przykładzie rozmaitych pól materii będziemy to sobie weryfikowali, sensowność takiej definicji. Czyli tak, no, upraszcza nam się to G, prawda? Upraszcza nam się to G, upraszcza się 1/2, czyli 1 przez 16 pi G mu nu, albo jeszcze inaczej, jak to pomnożymy, to się na ogół zapisuje te równania w postaci takiej. Tensor Einsteina równa się 8 pi. No i oczywiście jakby robić to w jakimś innym układzie jednostek, to tutaj stała grawitacyjna by się musiała pojawić. No ona w naszym układzie jednostek jest równa 1 razy T mu nu. Proszę Państwa, na razie dostaliśmy te równania Einsteina. Bardzo w standardowej postaci, gdzie tensor energii pędu materii jest zdefiniowany po prostu jako pochodna Lagrangianu materii po metryce. No, będziemy na przyszłym wykładzie wszystkie te aspekty badać. Dziękuję bardzo.